Siemano, witam was w drugim odcinku z Zagrajmy we Szalone Przygody Kaczora Donalda. Jako, że zrobiliśmy już pierwszy świat na 100%, to wypadałoby wejść tutaj. Tutaj Gyro będzie nam tłumaczył, co to w ogóle jest za maszyna. Jest to maszyna do zmienienia outfitu. Jako, że zrobiliśmy wszystko w pierwszym świecie na 100%, to mamy teraz nowy kostium, czyli kostium kaczora na wakacje. Zabieramy się za drugi świat, Dagberg. I miałem wam powiedzieć o jednej rzeczy. Największy bezsens tej gry jest taki, że Dagberg, czyli miasto, w którym jesteśmy teraz, jest bardzo blisko domu kaczora Donalda. Więc po co mamy tutaj dostawać się teleporterem? Nie mam zielonego pojęcia. Swoją drogą tutaj nie ma Zyzia, tylko jest Dyzio z jakiegoś powodu, więc Zyzio pewnie będzie w świecie numer 3. Zaczynamy pierwszy poziom, First Avenue. W tym odcinku lecimy po prostu prosto przed siebie, robimy wszystko na 100%. Nie licząc time triali, bo time triali nie będę wam pokazywał, bo już to zrobiłem w pierwszym odcinku, w pierwszym poziomie. I nie będzie to pewnie dla nikogo zaskoczeniem, jak powiem, że muzyka, która leci tutaj, to jest muzyka z wersji PC-towej, ponieważ w wersji na PS1 leciałaby zupełnie inna muzyka, ale to już raczej dla nikogo nie jest zaskoczenie, co nie? Pamiętajcie, moi drodzy, że jeżeli wam się ten odcinek, jak i inne spodobają, to możecie jak najbardziej ocenić w postaci łapki w górę oraz zasubskrybowania kanału po więcej, nie kanała, tylko kanału, by być na bieżąco z materiałami tutaj publikowanymi, jeżeli of course wam się spodoba seria i inne, i będziecie po prostu też innych serii ciekawi, Jezus Maria, co ja gadam w ogóle, widzicie? Muszę częściej nagrywać, bo jak ja rzadziej nagrywam, to język gubię. Książka gdzieś tutaj była. Tu była. Ale ja ślepy jestem, bez kitu. Książka jest blisko mnie, a ja, kurde, się zastanawiam, gdzie ona jest. Dobra, mamy orba i stąd wychodzimy. Koniec pierwszego poziomu. Teraz robimy poziom The Roofs. I nie wiem, czy poziom The Roofs czasem nie jest poziomem 2D. Nie, to jest poziom 3D. Dobra, czyli ja po prostu pokićkałem, bo chyba w wersji Dreamcastowo-PC-towej te poziomy były na dole. W sensie te poziomy 2D były na dole, a poziomy 3D u góry. Albo na odwrót, że poziomy 3D były na dole, a... Dobra, nieważne. To takie czepianie się totalnych pierdół. Mimo, że na pierdoły bardzo lubię zwracać uwagę, to w tym wypadku jest to mało istotne. Ale co muszę przyznać, że to to, że ten poziom zupełnie inaczej wygląda w wersji PS1, a zupełnie inaczej wygląda w wersji PC-towo-Dreamcastowej. I myślę, że nie tylko ja na to zwróciłem uwagę, bo starzy wyjadacze, którzy grali w wersję PC-tową, będą wiedzieli, że po prostu ten poziom zupełnie inaczej wyglądał w wersji PC-towo-Dreamcastowo Nintendo 64. Dobra, jest Orbik. Teraz szukamy Nexta. Szukamy Nexta, kurczę pieczone. Gdzie są tutaj następne te? A, tu są rolki. No to ten poziom bardzo szybko poszedł, lol. Taki speedrun totalny wyszedł z tego poziomu. Nie sądziłem, że to powiem, ale naprawdę jestem pełen podziwu, szczerze powiedziawszy. Dobra, no to poziomy 3D mamy ogarnięte, więc teraz czas na poziomy 2D. Mamy Devays Rooftops oraz Urban High Rises. Zaczynamy sobie od tego poziomu, potem na dół zejdziemy. Zrobimy poziom numer 5, znaczy nie, najpierw bossa, potem poziom numer 5. No, powiem wam szczerze, że nie pamiętam, żeby w poziomie 2D padał deszcz, więc tutaj muszę przyznać, że są nie tylko różnice pod względem graficznym, ale są też różnice pod względem wyglądu, designu poziomu, tak więc no, wersja na PS1 ma swoje oczywiście, jak najbardziej to mogę powiedzieć, plusy. Ale zdecydowanie better jest wersja PC-towo-Dreamcastowa, bo w ogóle ten poziom zupełnie inaczej wygląda na PC-ci i na Dreamcastie, jeżeli chodzi o poziomy 2D. I w ogóle muzyka, która leci w tle. Uwielbiam po prostu, uwielbiam. I swoją drogą też inna zabawka była, jeżeli chodzi o siostrzeńców, ponieważ nie wiem, czy kojarzycie, nie wiem, czy wiecie w ogóle, ale nie zbieraliśmy rolek w Dagberg, tylko zbieraliśmy ciuchcie. Warto to jakby nadmienić, podkreślić, bo jest to znacząca różnica, ponieważ no nie zbieraliśmy rolek, tylko ciuchcie. Dlaczego tutaj zbieramy rolki? Dlaczego Ubisoft Shanghai zrobiło taką dziwną decyzję? Proszę się mi tutaj w sekcji komentarzy Ubisoft wytłumaczyć. Zrobię wam, kurde, dramę za to. Donald trochę zdenerwowany jest, ponieważ troszeczkę razy oberwał, ale to go nie powstrzyma.
To go nie powstrzyma przed uratowaniem Daisy. Może się zdenerwować, ale on wstanie niczym Feniks z popiołu. Chciałem powiedzieć, że wersja na Nintendo 64 ma trochę chujowy soundtrack. W sensie może nie masz aż taki zły, ponieważ, no nie oszukujmy się, ale no to był kartridż, więc troszeczkę jest to nie fair pojedynek, zważywszy na to, że kartridże no nie miały za fajnie, no bo przecież na kartridżach nie mogłeś mieć cutscenek FMV, tylko miałeś możliwość oglądania cutscenek na silniku gry. To chciałem powiedzieć, ponieważ chciałem powiedzieć, że pierwsza cutscenka z gry jest robiona na silniku z gry, jeżeli chodzi o wersję na N64. Dobra, teraz możemy kończyć poziom, bo już mamy wszystko zrobione. Dobra, mamy koniec poziomu. 30 żyć jest to bardzo dobry wynik i myślę, że fajnie jest utrzymywać tego typu wynik. Dobra, czas na ostatni poziom z Duckburg. I teraz tak, ten poziom w ogóle powinien być w południe, a jest w ranek, tak więc ciekawa zmiana, nie będę tego ukrywał. No niestety, możliwości PlayStation 1 były bardzo ograniczone, więc poziomu w południe nie dało się zrobić, chociaż znam kilka tytułów, które miały normalnie poziom w południe, więc... Ale dobra, nie czepiajmy się już takich szczegółów, bo to są nic nieznaczące szczegóły w tym wypadku. Kurde, mogłem życie tam zdobyć. Ajajajajaj. No dobra, trudno się mówi. Zamiast 31 będę miał 30 żyć. Szkoda trochę. Albo 29. A może jednak uda się zdobyć? Nie, nie uda się, bo jestem za daleko już. To już się skończyły te czasy. Chociaż nie, czekajcie. Uda się. Dobrze. Ostatnia rolka zdobyta. Teraz tylko zdobyć... Orba i możemy stąd uciekać. Orb, where are you? Czy on czasem nie będzie na dole? No będzie na dole, oczywiście, że tak. Ha, ale bym kurde odwalił kaszanę, gdybym poleciał dalej, nie? Mistrz jest tylko jeden, proszę państwa. Właśnie w tym momencie skoczyliśmy 4 poziomy główne. Teraz myślę, że przyszedł czas na odblokowanie sobie 5. poziomu, zobaczenia co tam jest i lecimy na bossa. No, oni w sumie mówią... To samo, nic tutaj się nie zmienia. Cieszą się, że uratowałeś, a raczej znalazłeś. I zabawa. Dobra, jest to poziom w trójwymiarze, więc teraz naszym zadaniem pewnie będzie uciekanie przed czymś, co nas będzie gonić, ponieważ są to poziomy ucieczkowe w końcu, co nie? Więc zobaczymy, co nas będzie ścigać, bo to jest dosyć istotne. Jestem ciekaw, co lub kto nas będzie ścigać. Na tę chwilę nie widzę, żeby... A, o, dobra. Teraz już widzę, co nas będzie ścigać. To było głupie bardzo. Miałbym 33 życia i bym to jakoś utrzymał, a tak to jest dupa zbita. Ej, no jak nie doskoczyłem? Co jest grane? O, tak, właśnie, miałem tak doskoczyć. Dobra, teraz trzeba obserwować tutaj poziom właśnie odnośnie żyć, bo fajnie sobie ich trochę nafarmić. Kurde, przeciwnicy tutaj to jest totalna beka, jakieś biegające śmietniki. Co jest grane? Ale muza w tym poziomie jest dobra. Miałem przełączyć te dźwignie i tego nie zrobiłem, więc jest kibel, bo teraz ten ziomek będzie nas odejdź ode mnie, śmieciu. O, właśnie, to miałem zrobić. Cały poziom to jest, myślałem, że coś jeszcze tutaj będzie, że ten poziom chociaż delikatnie dłuższy będzie. No to kurde, nie na farmie sobie żyć, ale kibel. No to w następnych światach zrobimy to. I zrobimy to 100 razy lepiej niż teraz. Dobra, Beagle Boys Tower, czyli brat B lub bracia B w sumie. Zobaczymy, ile ich będzie, bo w każdej innej wersji jest zupełnie inaczej. W wersji PC-towo-Dreamcastowo Nintendo 64 był jeden brat. Zobaczymy, ile tutaj będzie braci, czy w ogóle będą bracia. Donald, prepare to get mashed into duck soup. No to mamy jednego brata, czyli tak jak to było właśnie w wersji PC-towo-Dreamcastowo Nintendo 64, bo w wersji PS2 i GameCube mielibyśmy tutaj 3 braci, a nie jednego brata. No i na tym boss polega, że po prostu on będzie nas próbował pocisnąć buldożerem, my natomiast w momencie, kiedy on będzie miał taką chwilę, gdzie będzie chciał naprawić ten buldożer, to mamy go klepnąć w dupsko. I nie sugerujcie się tym, jak ta kula trafia, bo jak widzicie, ta kula trafia sobie w losowe miejsca i inne platformy się przewracają, jak widzicie. Zupełnie nie sugerujcie się tym. To jest totalnie bez sensu. Ten boss jest naprawdę bardzo easy i mega przyjemny. Nawet jest łatwiejszy od Bernadette the Bear.
fair, ale jeżeli chcecie, możecie się ogólnie też podzielić w sekcji komentarzy jakimiś swoimi przemyśleniami, jakimiś wspomnieniami z tymi poziomami, które robiliśmy w Duckberg. Dobra, mamy teraz ostatnią fazę, więc zobaczymy gdzie... Okej, zaciął się i rym w dupsko. 29 żyć. Tak? W ogóle na pewno zauważyliście to, że mam tę samą bluzę, dlatego że nagrywam to tego samego dnia co pierwszy odcinek, więc jeżeli ktoś jest ciekawy, to taka ciekawostka podczas nagrywania. Drugi świat z czterech mamy zaliczony, więc już połowę gry mamy za sobą. Będzie to bardzo szybki let's play, tak jak Crash Bandicoot trójeczka, więc zapisujemy sobie, zobaczymy ile mamy procent. 52%, wy to widzicie? 52%. No ładnie. Tak więc teraz co mi pozostaje, to zrobienie sobie, wyczyszczenie sobie tych tutaj poziomów i zrobienia time triala, ale myślę, że tym to ja się zajmę już poza anteną. Dziękuję wam moi drodzy za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Kaczora Donalda na PlayStation 1 i nie tylko, a raczej szalonych przygód Kaczora Donalda. To by było na tyle, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!